Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy na Palionowie i słuchajcie, to co się wydarzyło to jest totalny dramat. Uciekałem przed chwilą przed policjantem, ponieważ na odcinku u Neona i u Dave'a, możecie tam wbić do nich i zobaczyć. No niestety nas podszedł policjant i złapał Dave'a chyba, bo gdzieś widziałem, że gdzieś tam polecieli i ten, nie wiem gdzie są teraz. Gdzieś tutaj się rozglądam, ale nie widzę ich, nie widzę ich. Więc nie wiem gdzie są, ale słuchajcie, on go porwał i pewnie gdzieś go zamknie do więzienia. Masakra, nie widzę ich tutaj nigdzie. Oni gdzieś tu byli przed chwilą, gdzieś tutaj uciekali. O, tam idą, widzicie? Teraz go prowadzi chyba do więzienia, masakra. Masakra, i co teraz z nimi się stanie? Ja się boję, ponieważ nie chcę trafić do tego więzienia. A jest ryzyko, że mogę tam trafić. Dobra, widzicie, tam są. Zaraz go pewnie do więzienia zaprowadzi. Masakra. Słuchajcie, tutaj powstało takie więzienie ogromne, w którym będą zamykani wszyscy. No nie, no jak nic, go zamyka tam, widzicie? Weszli. Masakra, słuchajcie. Ja się boję strasznie, ja nie chcę tutaj być na tym Palionowie. Oczywiście, jeżeli wam się odcinki podobają, zostawcie łapkę w górę koniecznie. Zaraz pójdziemy, spróbujemy tam pogadać z Dave'em. Gdzieś zobaczymy, w której celi on go w ogóle zamknie. Czekajcie, mamy litrę. Zlecimy sobie tak powoli. Tutaj gdzieś, tak żeby nas później nie zauważył ten policjant, bo jak on zauważy, to jest po nas. To, że ja tu podlatuję, to jest totalnie hardcore. Nie powinienem tego robić, czekajcie, gdzieś o tu. Nie wiem, w której celi w ogóle zostanie zamknięty ten Dave'ik. A przydałoby się go też jakoś uratować. Mam nadzieję, że... Oj, Dave'ik! Tościk! Jest tam policjant, jest tam policjant gdzieś? Nie ma. Tościk, ty uciekaj jak najszybciej, wiesz co oni chcą zrobić? Co? Wiesz, tu policjant chciał mnie przekupić, żebym powiedział, gdzie ty jesteś i dać mi mniejszy wyrok. Co ty gadasz? Serio ci mówię. No, a gdzie on poszedł? Gdzie on poszedł? Nie wiem, powiedział, że idziecie szukać. No, to stary, ja cię uwolnię jakoś. Jak ja mogę cię uwolnić? Nie mam pojęcia, nie wiem, to jest więzienie bez wyjścia, stary. Nie ja masz tam w ogóle problem... tego? Czekaj, ja mogę tam... O nie, słyszę policjanta gdzieś. Jak policjanta? No słyszałem fajerwerki dwie. No nie, on cię szuka gdzieś. No, przeleciał tu, czekaj, chowaj się. Schowaj się. Schowałem się tutaj za tą wieżą. O, leci. Dobra, poleciał. Dobra, Dave'ik, wiesz co zrobimy? Słucham cię, tościor. Ja spróbuję może jakoś przelecieć nad tym murkiem. Dobra, dawaj. O, ała! Przeleciałem, ała! Jestem tu w środku. Jesteś tu, jestem w środku, ale nie mam jak cię uwolnić, te kraty są zbyt silne. Masz jedzenie? Tak, mam, dał mi. Rzucę ci jeszcze chleba, masz trochę. O, dzięki, dziękuję ci bardzo. Jesteś w stanie go zabrać? Nie dosięgnę. Gdzie, czekaj, jeszcze raz. O, teraz będę mógł. O, dobra, ale super, dziękuję ci. Jeszcze jedno. Stary, przyniosę ci tu wszystko, żebyś miał. Sięgasz to? Nie. O nie, najgorzej, czekaj. Musisz po jednym chyba rzucać i tak, żeby on... O właśnie, o teraz. Dobra, o, dobra, dało tyle ci się. Wystarczy. Dobra, jeszcze jednego ci rzuciłem. Tyle wystarczy, dziękuję masakra. Ci bardzo. Ej, widzę go, widzę tam nikiego gdzieś dalej. Jest na więzieniu, stary. Właśnie, dobra, no. Dobra, mów czego potrzebujesz. Możesz mi dać, nie, to kurczę, kilo, ja stąd wyjdę. No kilo, ale te kraty rozwalisz kilofem zwykłym? O nie, on tu gdzieś jest. On tu gdzieś chodzi, poczekaj. Poczekaj, jak go zrobię w konia, Jak tam, Dave? Policjancie, dostałem telepatyczną wiadomość, gdzie jest Tościk, ja już wiem. A co to robią na tobie diamentowe spodnie? Bo mi nie zabrałeś. Proszę zdjąć. Że to nie brzmi dobrze, ale odwrócę się, ale zdejmij. Dobra, ściągam spodnie. Proszę weź do sali. Uważaj, tylko się nie przestrasz. Dobra, teraz tak, wiem, gdzie jest Tościk. Mogę ci to zdradzić? Wypadło ci coś ze spodni. Mogę ci zdradzić, gdzie jest Tościk, ale obniżysz mi wyrok o 50 lat. No, 50 lat strasznie dużo, obniżę ci o połowę tego, co ci zarzucą. Dobra, Tościk jest w Starym Palionowie. Jeśli ta informacja okaże się prawdziwą, to wtedy jak najbardziej obniżony masz wyrok. Dobra, dziękuję, miłego dnia, panie policjancie. Tościk, gdzie jesteś? Przeleciał koło mnie, stary, tu jestem. Dobra, udało się, zrobimy go w końcu, dawaj diament. Kurczę. No mam kilof, ale nie wiem, rozwalisz tym? Spróbuj. No, dawaj. Dave'ik! A kto to? Nie, kto nie, stary, jest? Dobra, uciekam, kiedy idzie? Mamy go tu. Nie! Słuchajcie, tutaj. Dobra, tu mam jakieś łódki, uciekamy tą łódką. Szybko, wsiadam. A, do łódki! Nie złapiesz mnie, zostaw mnie! Ty się dla nas pastwisz, zostaw nas, policjancie zły. Tu nie chodzi o to, że się nad wami pastwię, nie. Tylko o to, że nie usłuchaliście mojego polecenia. No ale ty nas torturujesz nas w tym więzieniu. Będziesz nas tam bił. Ja torturuję, nie będę nikogo bił. Chcesz zamykać nas, my dobrzy obywatele z nas są dobrzy. Ja uciekam, stary, nie złapiesz mnie, ja ci się nie dam. Nie dam ci się, nie masz szans, żebyś mnie złapał. Nie masz szans. Odsuń się,
Nie dogonisz mnie? No ale już cię dogoniłem. Nie, nie dogonisz mnie, stary. Tu jest... Ja zaraz uciekam i nie będziesz wiedział, gdzie jestem. Tak? Ja znam te rzeki lepiej niż ty. Ale romantyczny przepływ kajakowy. Zostaw mnie. Zostaw mnie, jesteś zbyt blisko. Tu się nie zmieścisz, tu się nie zmieścisz, bo jesteś grubą, ale... grubą świnią. Aaa, mam cię! Nie, 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 no stary, zostaw mnie! Masakra. Nie no, co ty, oszukujesz? Oszukujesz. Ścigamy się na łódki teraz, a nie. A kurczę! Nie złapiesz mnie, nie ma szans. Nie ma, nie ma... Ała! Nie! Nie! Nie, nie, nie! Masakra! Dobra, tu już, to już jesteś zgubiony w tym momencie. Gdzie ty jesteś w tym momencie? Dobra, słuchajcie, chowamy się tu, chowamy się tu, chowamy się tu. Zrobiłem tutaj sobie tajną bazę. Nawet jeśli wejdzie tu do wiedźmy, to nie ma szans, żeby znalazł, gdzie jesteśmy. Dobrze, że mamy naszą tosto siekierę. Patrzcie, tu przechodzimy. To zbudowałem poza odcinkiem. I dzięki temu mogę tu się schować. Dobra, on tu nawet nie wejdzie. Jesteśmy bezpieczni. Ciekawe, czy tu przyjdzie w ogóle. Powinien się zorientować, że jesteśmy w tym domku wiedźmy, bo tutaj skręciliśmy. Ale wątpię, żeby tu przyszedł. Wątpię. Dobra, tu jesteśmy w miarę bezpieczni. No nie ma szans, żeby znalazł to miejsce. Jak będziemy chodzić na shifcie, to nawet Niku naszego nie zobaczy. Więc tu jestem bezpieczny. Ale musimy coś zrobić, musimy jakoś uratować Dewia, więc zaraz będziemy musieli stąd jakoś... O, lata tam gdzieś. Lata tam gdzieś. Zaraz jak poleci, to będziemy musieli tam gdzieś pójść. Czekajcie, ja z tego... Nie, o, nie mam... Nie mam kilofa w ogóle. O nie, najgorzej. I co teraz, co teraz? Bez kilofa to jestem jak bez ręki. Dobra, ale czekajcie, rozwalę tutaj to. Gdzie się trafi? Gdzieś tam lata. Na górze, czyli obserwuję ten domek. Jak tu zejdzie, no nawet jak zejdzie do tego magazynu, to nie ma szans, żeby znalazł. Dobra, rozwalamy tutaj te stombriki, bo z tego co pamiętam, tutaj za stombrikami było takie jedno miejsce, w którym mógłbym jakoś stąd uciec. O! Czekajcie, czy... Tak, to jest tutaj, jeszcze tego stombrika musimy rozwalić. I to jest takie wyjście ewakuacyjne, które w sumie, szczerze mówiąc, nie wiem dokąd prowadzi, ale... Gdzieś tutaj zejdziemy, tu mamy kopalnię. O, skrzynka jest akurat. Dobra, ale tego nie bierzemy na razie. Dobra, musimy się stąd wydostać jakoś, bo tutaj gdzieś to będzie. Jeżeli słyszycie jakieś takie wiercenie, to przepraszam bardzo, ale tutaj nade mną jest budowa. Akurat i... Ojejku, wpadłem tu do... O nie! O nie! O nie! Wpadłem tu! A tu nie ma... O nie! Jestem stracony. No nie! Ja stąd się nie wydostanę nawet... Ale czekajcie, mam... Kurczę, nie mogę nawet podlecieć tutaj nijak. Jak ja to mam teraz zrobić? Dobra, musimy rozwalić. No nie, no to jest niemożliwe. O, dobra. Tu jest to możliwe. Tylko ja to będę rozwalał wieki. To będzie jak rozwalanie obsydianu. To się nie da rady. Patrzcie, jak wolno się z tą rozwala, jak ja pływam w wodzie. Jeszcze ręką, bo nie mam kilofa. Oddaję go Dajwikowi, najgorzej. O nie! No i, no nie, to stąd się już nie wydostanę, słuchajcie. Czekajcie, musimy jakoś... No nie. Wow! Dobra, udało mi się, już tam nie możemy wpaść, bo jak tam wpadniemy, to jest po nas. Czekajcie, ja rozwalę sobie trochę drewna, żeby mieć na crafting jakiś, no bo coś muszę zrobić, jakiś kill off, żeby tutaj przetrwać. Więc czuję się, jakbym miał normalnego survivala na nowo. Masakra. Dobra, rozwalamy tu jakikolwiek kill off. Nawet, no dobra, zrobimy sobie drewniany na początek, ale... Jeny, to był taki błąd, że mu dałem ten kill off. Teraz nie mamy totalnie nic. A gdzieś tam policjant może być dalej na górze, tu nie było żelaza, nie? Aj, niestety nie było. Dobra, robimy na szybko sobie kill off. Tu, teraz patyki. Jeszcze trzy deski, dobra, damy radę. Teraz już, przynajmniej jak wpadniemy w jakąś dziurę, to będzie się można przekopać. Więc już coś mamy. Masakra, zamknięty w więzieniu Dave. Pewnie mnie też ostatecznie zamknie za niedługo. Bo ja nie mam jak uciekać teraz bez Dave'a, muszę go albo go uratować, albo zamykany też będę. Jak nic. Dobra, przechodzimy dalej. Wiecie co? Zabiorę to, ponieważ ta skrzynka może mi się przydać później, jakbym chciał coś zostawić, żeby policjant mi tego nie zabrał. Dobra, tu jest zamknięte miejsce, tu nie ma gdzie iść. Wiecie, rozwalę sobie jeszcze kobla trochę, żeby mieć cokolwiek. Może później i trochę desek. Chociaż mamy patyki, dobra, to na razie starczy. Żebyśmy mieli też na kill off jakiś. I wezmę jeden taki węgiel, żeby też było. No normalnie, survival na nowo mamy. Teraz tutaj, żeby wyjść jakoś, kobla jeszcze uzbieram. Myślałem, że ta kopalnia będzie większa, że stąd się jakoś wydostaniemy. I tu coś jest. Ajajaj, tu też nic nie ma. Co teraz? Czekajcie, wezmę tutaj kobla, postawię tak. Kurczę, nie doskoczyłem. A! Nie doskoczyłem. Ajaj, tu nic nie ma. Dobra, no to był błąd, że tu wskoczyłem znowu.
Dobra, przeskakujemy tutaj. Dobra. No nic, musimy stąd wyjść, bo tutaj nic nie ma. Bez sensu. Musimy wyjść normalnie. Nie tym przejściem, bo myślałem, że ta kopalnia jest większa, ale już pewnie policjant sobie poszedł, więc nawet nas nie powinien znaleźć. Ojej, nie to. Dobra, lecimy do Davika jeszcze, może z nim tam uda się coś pogadać. Mam nadzieję, że policjant tu nigdzie nie będzie czekał na mnie. Polecimy tam elytrą, będzie szybciej już. No bo teraz... No nie no, jest totalnie zamieszanie. Dobra, nie ma tu nigdzie. Jeszcze się położę, żeby zapisać sobie tutaj. Jakbym zginął, to żebym się tu pojawił, a nie gdzieś tam bliżej. Dobra, jest noc, jest noc. Widzę, że policjanta nie ma, to luz. Lecimy sobie na elytrze. Szybko tam do Davika. Może jeszcze nie poszedł spać, no bo jak widzicie jest noc. Jestem ścigany nocą. To mi się nie podoba. Dobra, lecimy. Tu jest więzienie. Policjanta nie ma. O, jest Davik. Davik! Wróciłem! O, Tosior. Stary, musisz koniecznie oddać mi ten kilof, co masz. Kurczę, szkielet. Nie wiem, czy to się uda, bo... Ale spróbuj, możesz niby rozwalić coś, czy nie? No właśnie nie. No to widzisz, bo, to te kraty są... O nie, policjant tu jest! On tu czeka! Dobry. No nie! Nie złapiesz mnie. Rzuć ten kilof. Nie, zabiorę go tak. Dobra, stary, ja muszę uciekać. Dobra. Okrążę to dookoła, stary. Szybko, wywal tam ten kilof, szybko. Wywaliłem. Dobra. Dobra, mam go. Udało się, uciekamy. Nie bij mnie. Bijecie tam? Dobra, chyba. Robię akcję ratunkową, stary. Akcja ratunkowa, może mi się uda. Ja wchodzę do tego więzienia. O nie, on tu jest, już miałem wycelowany. Dobra, jednak wychodzę. Tu... A może ja ucieknę? Chłopak, on mnie strzela. Uciekłeś? Nie. Dobra, stary, ja ci pomagam, stary, szybko. Wchodzę, tu odciągam jego uwagę. On nie ma szans teraz. Ale dostał w mordę. Nie! Nie, zabił cię. No i on teraz mnie... nie, mnie też zabił. Co? Dlaczego miał tak silny miecz? Ale dobra, widzicie, pojawiłem się tutaj. Więc na szczęście nie ma moich itemów. Ale musimy tam szybko teraz popłynąć, no bo... Znaczy, ma w sumie moje itemy, ale nie ma mnie. Ale teraz bez itemów to jestem bezradny, jak bez ręki. No i lipa, teraz słuchajcie, to już jest po nas. Teraz bez moich itemów to już nie mam szans totalnie. Masakra. No i co ja teraz zrobię? Dobra, trudno. Muszę coś wymyślić. Już teraz na tym odcinku nic nie zrobię. Nawet jak tam nie mogę pójść, bo przecież teraz to już mnie zamknie, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobało, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia już jutro o godzinie 19:19. Zobaczymy, jak się ta akcja rozwinie. Mam nadzieję, że mnie nie zamkną, a muszę coś wymyślić, żeby uwolnić Dave'a, no bo to jest dramat totalny. Teraz jestem na odludziu, nie mam żadnych itemów swoich. Masakra. Ja nie wiem, jak my teraz to przetrwamy. No trudno. Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.